Siemanko, ja jestem Grzesiek, a ten film to prosta instrukcja, jak bezpiecznie wystartować i wylądować latawiec. Wydawałoby się, że jest to bardzo prosta rzecz, którą każdorazowo wykonujemy, idąc na wodę i z niej schodząc, a jednak dla wielu osób może być to moment stresujący, moment zawahania, popełnienia jakiegoś błędu, który doprowadzi do sytuacji nieprzyjemnej bądź nawet wypadku. Także zapraszam do obejrzenia, mam nadzieję, że trochę Wam to rozjaśni w głowach. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to ustalić, skąd wieje. Następnie ustawiamy się twarzą bądź plecami do wiatru. Po naszej prawej i lewej stronie będzie znajdowała się krawędź okna wiatrowego, czyli miejsce startu latawca. Upewniamy się, że nasz latawiec znajduje się wyżej wiatru od nas, czyli jest po naszej nawierzchni. Następnie podpinamy linki, sprawdzamy, czy są ok, i wędrujemy pod wiatr. Oczywiście sytuację tą można obrócić i zamiast samemu przemieszczać się z barem, to osoba, która trzyma latawiec, może zejść w dół wiatru. Dążymy do wyjścia latawca z łopotu, czyli napięcia się materiału na poszyciu. Złe ustawienie siebie i latawca względem wiatru jest najczęstszym błędem popełnianym podczas startu. I tak, latawiec ustawiony poza oknem wiatrowym, puszczony zdryfuje w dół wiatru, może wtedy zahaczyć o coś linkami, obrócić się i odpalić w powerzonie. Kiedy z kolei kite znajduje się zbyt głęboko w oknie wiatrowym, to razem z napięciem linek nabierze on bardzo dużej mocy, może to przewrócić osobę trzymającą latawiec, a nas gwałtownie pociągnąć do przodu. Pamiętajcie, że jedno ucho latawca musi znajdować się bezpośrednio nad drugim, bo tylko to zapewni napięcie na wszystkich czterech linkach. Kite odwrócony w jedną bądź w drugą stronę niestety napnie tylko dwie linki, co uniemożliwi jego prawidłową pracę. Pamiętajcie, że przed startem latawiec ma dosłownie wisieć w powietrzu. To znaczy, że nie powinien się opierać o podłoże, ani przemieszczać w żadną stronę, gdy go puścimy. Jeżeli trzymam kajta, a ten na mnie napiera, to nie puszczam go, tylko przesuwam się razem z nim pod wiatr. I odwrotnie, jeżeli czuję, że podtrzymuję latawiec, który puszczony zleci w dół wiatru, to nie robię tego, bo to kolejna niebezpieczna sytuacja, tylko schodzę z nim w dół wiatru, aż do momentu wyjścia z łopotu, czyli zawiśnięcia w powietrzu. Kolejnym ważnym elementem jest uczucie napięcia linek sterujących, bo to zapewnia nam kontrolę nad latawcem. Jeżeli linki będą zupełnie luźne, bo na przykład zdepowerowaliśmy maksymalnie latawiec lub odpuściliśmy bar, to kite nie będzie reagował. Inaczej mówiąc, po starcie nie będzie chciał pójść w górę. Aby napiąć linki, wystarczy przyciągnąć bar delikatnie do siebie lub odpuścić taśmę depowera. Częstym błędem u osób, które chcą wystartować z depowerowanego kajta, jest start jedną ręką za linkę sterującą. Nigdy tego nie róbcie, ponieważ może to doprowadzić do gwałtownego skrętu latawca, a w efekcie niekontrolowanego pociągnięcia Was po plaży. Elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest prawidłowe ułożenie chicken loopa na haku. W momencie przemieszczania się na luźnych linkach jest on w stanie się zsunąć z haka i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Jak widzicie, bezpieczny start zależy zarówno od osoby wpiętej w bar, jak i tej, która trzyma latawiec. Przejdźmy do lądowania, bo tutaj też zdarzają się różne ciekawe sytuacje. Najważniejsze jest to, aby dając sygnał do lądowania, trzymać latawiec nisko nad ziemią, tak aby osoba lądująca mogła do niego na spokojnie podejść. Nie puszczamy latawca luźno, sterujemy nim aż do momentu chwycenia go przez naszego asystenta. Gdy ten chwyci kajta, idziemy w jego stronę, tak aby ułatwić mu obrócenie i ułożenie latawca na ziemi. To samo robi osoba lądująca, przesuwa się w stronę baru, tak aby wyluzować linki. Nigdy nie łapiemy latawca za krawędź spływu. Jeżeli widzę kogoś podchodzącego ze złej strony, po prostu podnoszę kajta i pokazuję, gdzie ma się udać, tak aby złapać go za krawędź natarcia, czyli za tubę główną. Latawiec wylądowany na plaży ustawiamy zawsze tak, aby największa tuba poprzeczna, środkowa, wskazywała linię wiatru. Niezabezpieczony latawiec, ustawiony nawet lekko pod kątem do wiatru, może się przesunąć, a nawet odlecieć. A bo ty nie masz bye-bye. Nie mam bye-bye nagranego. Trzeba to czymś przykryć. Oh my gosh! Fyrga, tak se fyrga!